Cześć, w tym filmie opowiem Wam o nowych jednostkach napędowych, które będzie można mieć w DS9. Spieszmy się doceniać taki widok pod maską, ponieważ marka DS od roku 2024 nie będzie już oferować samochodów spalinowych. A za mną jest właśnie przykład samochodu elektrycznego, który raczej do sprzedaży nie trafi. A szkoda, bo mamy tutaj 815 koni, 8000 Nm maksymalnego momentu obrotowego i 2 sekundy do setki. Ta niesamowita maszyna to kolejne wcielenie konceptu DS iTens, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne kilka lat temu. Teraz iTens Performance czerpie garściami z Formuły E. Wróćmy jednak do bohatera dzisiejszego filmu. Ten model jest już na rynku jakiś czas i dał się poznać od dobrej strony, bo to bardzo wygodny i komfortowy samochód, głównie za sprawą systemu, który za pomocą kamery analizuje kondycję nawierzchni i dostosowuje pracę zawieszenia tak, aby kierowcy i pasażerom było jak najwygodniej. Do niedawna klienci mieli niewielki wybór jednostek napędowych. Aktualnie się on zwiększył i możemy zdecydować się na odmianę 250 lub 360-konną. Ta słabsza daje kierowcy 360 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co pozwala już dość sprawnie tym samochodem się poruszać. Mamy tutaj kilka trybów jazdy, tryb do jazdy tylko i wyłącznie na prądzie, tryb komfortowy, tryb hybrydowy oraz sportowy. No i zobaczymy zaraz, jak to w trybie sportowym wygląda. Ograniczenie do 80, ja jadę sobie 40 na godzinę, gaz w podłogę. No i powiem Wam, że nie ma tutaj szału. Samochód naprawdę chwilę musiał się zastanowić, żeby odczytać mój sygnał, że chcę przyspieszyć gwałtownie. I no, spodziewałbym się, że ten moment obrotowy trafi na koła szybciej niż miało to miejsce. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w wersji 360-konnej. Nowe jednostki to hybrydy typu plug-in. Odmiana 250-konna powinna według producenta pokonać od 60 do 70 km na samym prądzie. W praktyce wygląda to niestety troszkę gorzej. Pokażę Wam teraz wnętrze tego samochodu, bo robi ono naprawdę duże wrażenie i od razu Was przepraszam za tę opaskę, którą mam na ręce. To nie znaczy, że wróciłem z wakacji all excuse me, to znaczy all inclusive, tylko organizator dał nam takie coś i musimy to nosić. Także, no cóż, trudno. W każdym razie, jest tutaj bardzo przytulnie. Alcantara, to jest bardzo przyjemna rzecz, bardzo fajna tapicerka. Póki co wygląda świeżo, jak będzie za parę lat? Różnie może być. W każdym razie wnętrze jest przestronne, bardzo miłe w dotyku i przede wszystkim tu nie ma piano black. To mi się bardzo podoba, że nie ma tutaj tych plastikowych powierzchni, które bardzo łatwo się brudzą, szybko się rysują. Nie, to jest Alcantara. I tak, zacznę od schowków. Przed pasażerem duży schowek, naprawdę duży, miękko wykończony. Tutaj schowka nie ma, ale ta tafla Alcantary naprawdę mi się podoba. Tu mamy schowek na przykład na telefon, bo jest tutaj ładowarka indukcyjna. Są też dwa porty USB i wyjście 12 V. Kolejny mały schowek. Tutaj zmieścimy dwa kubeczki, a pod podłokietnikiem nie ma zbyt głębokiego schowka. Tutaj jest wykończenie gumowe. Zresztą to chyba nawet można wyjąć, jakby ktoś bardzo chciał. O tak. A nie, to chyba nie jest przeznaczone do zbyt częstego wyjmowania, ale jakby tu były jakieś, nie wiem, okruszki, ciężko byłoby nam to odkurzyć, to jest na to sposób. No i jeśli chodzi o schowki, to tyle. Kieszeń w drzwiach jest na tyle duża, że 1,5-litrowa butelka się tutaj zmieści tak w pozycji leżącej, a może tutaj nawet też by się udało. A tutaj w sumie to chyba taka przypadkowa przestrzeń, chociaż coś tu można położyć. No i z takich aspektów użytkowych to tyle. Jeśli chodzi o materiały, jest miękko, naprawdę wszędzie jest to miłe w dotyku. Może poza tą przestrzenią, tu jest troszeczkę plastikowo, ale już powyżej te tworzywa są znacznie lepszej jakości. No, a nie, teraz już jest lepiej. Pierwsze szarpnięcie, sami słyszeliście, jakbym usiadł na wafelkach, ale już jest lepiej. No i mamy tutaj miękkie wykończenie. Podłokietnik jest również miękki. Z tej strony
Tak samo. Nie ma na co narzekać. Zajrzyjmy teraz do tyłu, bo w takiej limuzynie na pewno będzie tam bardzo wygodnie. Już widzę, jest mnóstwo miejsca. Nie wiem, czy w ogóle wy tu coś zobaczycie. Tak, zobaczycie. Przestrzeni jest bardzo dużo. Może pod fotelem niekoniecznie, ale przed sobą na nogi mam naprawdę dużo miejsca. Nad głową cztery palce wolnej przestrzeni. Ale a propos przestrzeni, zobaczcie, jak tutaj jest dużo tego miejsca. Bardzo mi się to podoba. Z praktycznych rozwiązań, siateczka za fotelami. Tutaj dwa gniazda USB. Tutaj będzie sterowanie klimatyzacją, kiedy ją włączymy. Podłokietnik. Troszkę twardy. Z niewielkim schowkiem. Miejsca na kubeczki są tak rozwiązane. A tutaj możemy się dostać do bagażnika. Dwa mocowania i Sofix. A kieszeń w drzwiach nieduża. 1,5-litrowa butelka się tutaj nie zmieści. Natomiast tutaj mamy również taki niewielki schowek. Ogólnie jest bardzo, bardzo przestronnie. Pojemność bagażnika to 510 litrów, bez względu jaką wersję napędową wybierzemy. Jadę w tej chwili najmocniejszą odmianą, 360 koni, 520 Nm maksymalnego momentu obrotowego, nieco ponad 5 sekund do setki, brzmi to naprawdę nieźle i to co zauważyłem od razu po tym jak zająłem miejsce za kierownicą tego samochodu, to zasięg. Mamy tutaj mniejszą baterię, to jest niecałe 12 kWh, a w słabszej wersji mamy 15,6 kWh, więc zasięg możliwy do pokonania na samym prądzie w tym aucie będzie mniejszy. Producent mówi o mniej więcej 40-50 km zasięgu, więc jest to jednak trochę mniej względem tej słabszej odmiany. Natomiast, czy to czuć na plecach? Włączam tryb sport i zobaczmy. Jestem na autostradzie. Jest różnica względem słabszej wersji, to jest oczywiste, bo mamy tutaj większą moc, większy moment obrotowy, no i mamy tutaj dwa silniki elektryczne, jeden w skrzyni biegów, tak jak to miało miejsce w słabszej wersji i jeden na tylnej osi, dlatego ten samochód ma napęd na cztery koła. I owszem, jest moc, czuć ją, jest delikatny masaż pleców, natomiast reakcja na dodanie gazu jest tak samo jak w słabszej odmianie 250-konnej, moim zdaniem troszkę zbyt długa. Samochód za długo myśli nad tym, czy my faktycznie chcemy przyspieszyć, czy nie. I tego się nie spodziewałem po samochodzie, który ma taką moc i moment. I jeszcze dodatkowo jest tutaj wspomaganie silnikami elektrycznymi. Także niemiłe zaskoczenie. Znaczy niemiłe, no po prostu spodziewałem się szybszej, bardziej spontanicznej reakcji na dodawanie gazu. Chciałem jeszcze powiedzieć o trybie sport, bo on całkowicie zmienia oblicze tego auta. Kiedy go włączymy, zawieszenie staje się twardsze, układ kierowniczy również jest nieco bardziej sportowy i kiedy będziemy pokonywać serię ciasnych zakrętów, to poczujemy, że nad wozie tak się nie wychyla. I to jest bardzo fajne zjawisko, bo samochód ma jakby dwa oblicza. On oczywiście nie stara się być, nie wiem, Mercedesem E63 AMG, który jest luksusową limuzyną z pazurem. Tu tak nie jest, natomiast czuć, że samochód ma nieco inny charakter, bardziej sportowy, natomiast no, w dalszym ciągu nie jest to auto do szaleństw. Natomiast warto to powiedzieć, ponieważ w zależności w jakim trybie jedziemy, to będziemy to odczuwać od razu. Po pierwszych kilkudziesięciu metrach będziemy korzystać czy w trybie komfort z tej technologii, która skanuje drogę i sprawia, że nierówności wybierane są jeszcze lepiej, czy w trybie sport, kiedy samochód staje się bardziej zwarty i gotowy do jakiegoś szybszego pokonywania zakrętów. Powiem Wam jeszcze parę słów o hamowaniu, bo mamy tutaj wzmocnione hamulce i kiedy będziemy od nich wymagać naprawdę dużo, to one potrafią ten samochód zatrzymać znacznie lepiej niż ma to miejsce w przypadku słabszej wersji. Natomiast jeżeli będziemy hamować delikatnie, to pierwsze skrzypce będą grać tutaj silniki elektryczne, które będą chciały najpierw w pełni odzyskać energię, a dopiero później będą zaangażowane tradycyjne hamulce. I mamy tutaj wykres, który obrazuje nam, kiedy hamujemy silnikami elektrycznymi, a kiedy do gry wkraczają hamulce tradycyjne. I widzimy, kiedy hamujemy i wykres jest zielony, to znaczy, że hamujemy tylko silnikami elektrycznymi, natomiast kiedy w danym momencie samochód uzna, że jest to nieoptymalne i hamujemy za mocno, a w tym momencie do
pracy wkraczają tradycyjne hamulce, wykres jest pomarańczowy, to znaczy, że hamujemy źle i możemy zostać bohaterami kolejnej serii odcinków Breaking Bad. Tak, to był suchar dnia. Podzielę się z Wami jeszcze jedną uwagą odnośnie reagowania tego samochodu na dodawanie gazu. Włączam się do ruchu, chcę to zrobić szybko, gaz w podłodze, puszczam go, a samochód jeszcze przez chwilę przyspiesza. I to również nie jest dobre, można powiedzieć, że chyba bardziej niebezpieczne niż zbyt późna reakcja na dodanie gazu. No, każdy kierowca raczej spodziewa się, że jeżeli odejmie gaz, to samochód momentalnie przestanie przyspieszać, a tutaj jeszcze przez chwilę czujemy, że auto rwie do przodu, mimo że tego po prostu nie chcemy. Producent podaje, że kierowca może liczyć na zużycie paliwa nie przekraczające 2 litrów na 100 km. Owszem, jest to realne, pod warunkiem, że będziemy korzystać z samochodu na krótkich dystansach, a napęd będzie realizowany niemal w 100% przez silnik elektryczny. Jeśli natomiast wyczerpiemy akumulatory i do akcji wkroczy jednostka spalinowa, to należy liczyć się ze zużyciem na poziomie 7-8 litrów. Czas ładowania tego samochodu może wynieść od niecałych 2 do nawet 8 godzin, w zależności z jakiej ładowarki będziemy korzystać. Cenynik DS9 rozpoczyna wariant bez wspomagania elektrycznego, wyceniony na 217 tysięcy złotych. Każda opcja powyżej to hybryda na bazie silnika 1.6 PureTech z początku cennika. 225-konna wersja to wydatek minimum 266 tysięcy złotych. Odmiana o 25 koni mocniejsza, jednak w niższej wersji wyposażenia to koszt 256 tysięcy złotych. Najmocniejszy wariant 360-konny z napędem na 4 koła to już okolice 300 tysięcy złotych. Podsumowując, ten model robi duże wrażenie i jest niesamowicie komfortowy. Reprezentuje jednak coraz mniej popularny segment. Sprzedaż DS9 stanowi zaledwie 2% całej gamy. Chwilowo nie zanosi się, aby producent miał zrezygnować ze sprzedaży tego modelu. Niemniej, jeśli ktoś myśli o takiej francuskiej limuzynie, to lepiej nie zwlekać zbyt długo z decyzją.